Witamy Państwa serdecznie w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze Instytutu Nauk o Zwierzętach. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować naszą bazę dydaktyczną. Znajdujemy się w laboratorium histologicznym, które posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną dla kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich. Znajdujemy się w procedurze mikroskopowej, wyposażonej w mikroskopy fluorescencyjne, odwrócone oraz proste, oraz programy do analizy obrazu, gdzie studenci na kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich mają możliwość realizacji swoich prac dyplomowych. Znajdujemy się w pomieszczeniu podchowalni, które składa się z trzech niezależnych obiegów służących inkubacji, podchowu młodocianych stadiów rozwojowych ryb oraz wychowu młodych ryb. Studenci kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich mogą tutaj prowadzić prace dyplomowe, które dotyczą wpływu czynników żywieniowych i środowiskowych na ryby, które stanowią ichtiofaunę Polski i są gatunkami chronionymi bądź zagrożonymi.